Drodzy widzowie telewizji Misericordia i dobroczyńcy naszej fundacji, rozpoczynamy świętowanie Wielkanocy, najważniejszego chrześcijańskiego święta w całym roku liturgicznym. Tegoroczne nasze świętowanie jest zupełnie inne niż w minionych latach. Puste kościoły w Triduum Paschalne, samotny papież odprawiający drogę krzyżową, to widoki, które nam, wierzącym, nie śniły się nawet w najczarniejszych snach. Ta Wielkanoc bez wątpienia jest inna niż wszystkie. Bez święcenia pokarmów, bez rezurekcji, a czasem nawet bez spowiedzi Komunii Świętej w tych najważniejszych dniach w roku. Nasuwa się pytanie, czego Bóg chce nas nauczyć przez tę sytuację. Co chce nam powiedzieć? Każdy z nas musi jednak sam poszukać na nie odpowiedzi. Bez wątpienia lekarstwami na panujący w świecie strach i niepewność są nasza chrześcijańska wiara i ufność, że Bóg, który z każdego zła wyprowadza dobro, także i z tej światowej tragedii wyprowadzi o wiele większe dobro. Życzę, aby na przekór temu przygnębiającemu klimatowi, jaki panuje wśród nas, a czasami w nas, nasze serca były dziś napełnione radością wypływającą z tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom i za każdym razem powtarzał: nie lękajcie się oraz pokój wam. Niech te słowa Chrystusa pocieszą nas i dają nadzieję lepszego jutra. Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim, którzy wspierają rozwój naszej Fundacji Misericordia i dzieł przez nią prowadzonych. Dziękuję przede wszystkim za Waszą modlitwę w intencjach palotyńskiego dzieła ewangelizacyjnego i każde dobre słowo, które nas wspiera. Dziękuję również za przekazany nam 1% podatku, za wpłaty na Patronite i YouTubie, za wspieranie naszych akcji na zrzutka.pl i wpłat dokonywanych bezpośrednio na nasze konto bankowe. Każdemu z Was osobna i wszystkim razem dziękuję i zapewniam o modlitwie. Każdego 25 dnia miesiąca sprawuję w Waszych intencjach Eucharystię, a każdego dnia Wam serca błogosławię. Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i żyje na wieki.